Radio Stali. Wydanie trzecie. Jedyny i jego dieta. Witam wszystkich w Radiu Stali. Rozrastamy się. Jesteśmy coraz silniejsi. Liczni nasi fani pytają, w czym tkwi przyczyna naszego sukcesu. Skąd zawsze mamy świeże pomysły i ciekawe opowiadanie oraz obalanie dawnych mitów? Już odpowiadam. Sekret naszej aktywności, o której tak pytają się nasze fani, leży w diecie. Wyjątkowo w ramach altruizmu, który dziś uważamy za korzystny, chcemy się z wami podzielić informacją o diecie, z której prawdopodobnie korzystał sam mistrz Maksymilian. Mianowicie jest to dieta, znana dzisiaj jako dieta optymalna, skonstruowana przez Kwaśniewskiego, ale nie tego prezydenta, który uciskał nas swoją mocą, tylko przez doktora Jana Kwaśniewskiego. Doktor Jan Kwaśniewski odrzucił naukowe autorytety i uznał w swojej diecie za ważne trzy podstawowe składniki. Białko, tłuszcz, węglowodany. Ludzie mają żywić się przede wszystkim tłuszczem, który daje im energię i moc. Ludzie są bardziej wytrwali, potrzebują mniej snu, są odporni na stres, uwalniają się ze swoich ograniczeń. Jest to zatem dieta idealna dla każdego, kto chce zostać sztyrnerystą, aczkolwiek nie zmuszamy do niej. Kto chce się kierować taką dietą, znajdzie ważniejsze informacje w naszym wyzwoleniowym medium, którym jest internet. Nałóżmy tutaj nacisk, że należy jeść przynajmniej 4 jajka dziennie. Stawiać na mięso tłuste. Smarować masłem, smalcem, kłaść słoninę, ale nie na chlebie. Chleb w tej diecie jest nieskazany. Zaznaczmy również, że żre się sery, mleko czy śmietanę. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że sam mistrz Maksymilian w swoim czasie prowadził mleczarnię. Możliwe, że to wtedy, żywiąc się dietą zbliżoną do optymalnej, doszedł do swoich najrewolucyjniejszych i najprawdziwszych i najobiektywniejszych postulatów. Są pewne rzeczy, których nie spożywamy i zostawiamy niewolnikom. Oprócz wspomnianego już chleba, doliczyć do tego należy cukier, owoce, ryż czy kaszę. Dodam również, że wodę bogatą w żelazo mogą pić zwolennicy mistycyzmu. Nam wystarczy przede wszystkim białko i tłuszcz. Resztę możemy zostawić dla mistyków. A jeśli ktoś nie chce posłuchać naszej rady, nikogo nie zmuszamy. Pamiętajcie zatem, że stal hartuje się mlekiem. A jeśli nie chcecie tego uznać, to zgięcie od ukąszenia lada. Radio Stali, tłuszcze.